No i hejo, hejo! Jestem ja i kuchnia, czyli z Agą w kuchni, chyba tak to się nazywało. Zobaczymy, czy to będzie oddzielnie, czy to będzie kontynuacja vloga, ale nie gubimy się, nie gubimy. Więc tak, mam przygotowane moje składniki. To, co będziemy robić, będzie zwane przekąską w oryginale serowo-ziemniaczaną z szynką lub z kiełbasą. Moja będzie to przekąska serowo-kurczakowa z kiełbasą. Po prostu ja zamieniam sobie składniki, zamieniam ziemniaka na kurczaka, a szynkę na kiełbasę. Co potrzebujemy? Więc potrzebujemy ciasto francuskie, obojętnie jakie, te pastry takie, wiecie o co chodzi, jakiekolwiek, ja wzięłam pierwsze lepsze, więc ciasto francuskie, zamiast szynki ja mam takie, co ja tu mam w ogóle? Kiełbasa, po prostu, ja mam kiełbasę. Taką, ponieważ chcę ją wykończyć, jest tyle plasterków, akurat powinno wystarczyć, jak nie to dołożę innej kiełbasy. Dalej co potrzebujemy, oczywiście tutaj za chwilę, jeżeli chodzi o gramaturę, to pamiętajcie, ja wszystko robię na oko. Opakowanie mozzarelli, ja użyję takiej. Dwa ziemniaki, zamiast ziemniaka ja mam odmrożone piersi z kurczaka, które będę kroić w plasterki. Dalej potrzebujemy jajko, mam akurat w paczce jedno ostatnie, więc też super się składa. Także jest jajo, o nawet już było lekko rozbite, więc spoko. Także jajko, rukola do dekoracji. Bardzo proszę, mamy do dekoracji oraz pomidorki do dekoracji. Też mam pomidorki, które tutaj chciałam otworzyć, to są te baby plum tomatoes. Także mam tu paczkę pomidorków. No i co? I to są wszystkie nam potrzebne składniki, słuchajcie, żeby przygotować naszą przekąskę serowo, kurczakowo, kurczakową z kiełbasą. O. No i ja oczywiście mam jeszcze tutaj takie tacki, w których zobaczymy, bo nie wiem, nie pamiętam już jakiej długości jest to ciasto francuskie, jak mi się to zmieści, więc wy musicie mieć jakąś przygotowaną blaszkę. No i co? No i zaczynamy. Więc najpierw musimy otworzyć nasze... Aha, i oczywiście, oczywiście kawa. I oczywiście idzie kot. No oczywiście. I co teraz? A teraz będziemy się przytulać, tak? Tak? No możemy to przełożyć na za chwilę? No ja wiem, że ty pan cię kochasz, ale możemy to przełożyć na za chwilę? Co? Dejzul? Jakby tak za chwilę to przełożyć, co? Jak zrobimy dla widzów jakiś fajny przepis, a potem się poprzytulamy, tak? Bo to tak niehigienicznie, że ty jakby stoisz swoimi włosami sierściowymi, nad na przykład ciastem francuskim, co? Nie. No i co? I jak my zagadamy, co? No jak my zagadamy? No musisz tu się jakby tak przejść musisz. Przejdziesz? No przejdź. No zejdź. Ja cię ładnie proszę. Dobra. Jeszcze raz. Nie no, mały przerywnik w postaci mojego przyjaciela. Przyjaciółki, sorry. Dobra, lecimy. Więc, gdzie mam te ciasto francuskie? Mam. Otwieramy ciasto francuskie. O, inio, inio. Znowu. To ostatnio chyba jak nagrywałam, też jechali, nie? Coś mi się tak kojarzy. Otwieram moje ciasto francuskie. Wy otwieracie oczywiście swoje. No, czas mnie goni, więc zobaczymy, co się wyrobię. Może włączę sobie już piekarnik od razu, bo to tutaj nie ma dużo przygotowania, ale za to, żeby już był nagrzany. Okej, okay, otwieram moje ciasto francuskie, które wygląda, już Wam pokażę jak. Taki tutaj, o, plaster. Wiecie, o co chodzi. Powinno wystarczyć. Nie wiem, czy dzieci będą to jadły. Nie wiem, czy to tak w sumie na potrzeby bardziej filmu chyba i tyle, żebyście miały jakiś fajny przepis. Dzieci moje będą jadły normalnego pewnie kurczaka. Więc mamy nasz kawałek ciasta francuskiego. No i na tym cieście francuskim mamy układać. Ja tak myślę, czy nie będę chyba go, czy będę trochę. Czekajcie, może go troszeczkę minimalnie.
normalnie rozwałkuję, żeby był trochę może cieńszy i troszeczkę go więcej. Ja zaraz muszę sobie iść prasować, słuchajcie, mundurek. Dzieciakom zostawię to jedzenie, mają jeszcze smoothie i będą mieli kotleciki z kurczaka, więc mi tu piersi jeszcze zostały. No dobra, nie będę się tak długo bawić. Mamy tutaj nasze ciasto francuskie, tak bym chciała, żebyście wszystko widziały i mam nadzieję, że tak będzie. I na tym moim cieście francuskim układam plastry szynki, czyli mojej kiełbasy. Jak to układamy? Układamy to od góry. Chodzi o to, żeby trochę dołu... Dobrze wam mówię? Dobrze, żeby trochę dołu nam zostało. Czekajcie, tak, o, tak może tyle. Ok, i układamy sobie plasterek po plasterku, tak żeby jednak to trochę szynkowe było, czyli kiełbasowe w moim przypadku. Jak widzicie, na jeden taki plaster ciasta francuskiego przypada mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 plasterków tej kiełbasy. Także super, będzie takie mięsne, będzie wyczuwalne. Nie wiem, czy to widzicie, no to jest najniższa taka ta, jak mogę wam pokazać. O, tak to będzie wyglądało. Zresztą ja odwrócę wam później i pokażę z drugiej strony. W każdym razie chodzi o to, żeby u góry było trochę wolnego miejsca i na dole, czyli taka 1/3 zajętego miejsca. Teraz następnie układamy, czekajcie, muszę otworzyć moją mozzarellę. Mozzarellę i mozzarellę kroję sobie, słuchajcie, na plasterki. Nie wiem, czy to będzie widać, poczekajcie, może jakoś się posunę, żebyście wy to widzieli. Kroję moją mozzarellę na plasterki, tak aby plasterków było tyle, ile mam plasterków. Dajmy na to, tej, wy macie szynkę, ja na przykład kiełbasę. Także możecie też spróbować z bekonem, aczkolwiek mozzarella, bekon, nie wiem, nie jestem aż taka obeznana w kuchni, ale uważam, że warto eksperymentować. I co robię? Układam teraz moją mozzarellę w ten sposób tutaj na środeczek mojej kiełbasy. W taki oto sposób. Wydaje mi się, że to wszystko fajnie, wyraźnie widać. Czekajcie, został mi tu jeszcze plasterek, to sobie tak trochę dorzucę. O, tak to pięknie wygląda, już wam pokażę. O, czekajcie, tak to wygląda. Teraz co robimy? Wy możecie położyć sobie ziemniaka. Nie wiem, właśnie w sumie to w przepisie nie jest napisane, ale wydaje mi się, że to powinien być jakiś taki chyba lekko ugotowany ziemniak. Aczkolwiek nie wiem. Ja na mozzarellę planuję położyć kurczaka. I co ja zrobię, słuchajcie? Wezmę sobie kurczaka, którego tutaj już mam wcześniej przygotowanego, odmrożonego, o tu. I sobie chcę pokroić takie niegrube, właśnie niegrube paski, po to, żeby jednak faktycznie on się jakoś w miarę, kurczę, w środku upiekł. Dlatego jestem zmieszana, bo powiem wam, że w tym przepisie nic nie jest napisane o ziemniaku, czyli czy ugotować wcześniej ziemniaka, czy położyć plasterek surowego. Nie wiem, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Ja postanowiłam sobie ziemniaka zastąpić mięsem. Takie, żeby było bardziej mięsne te danie. O, leci Rita Ora jeszcze w tle. Dziękuję bardzo. SK TV leci. Mam nadzieję, że nie za głośno. Dobra, ja nie chcę tutaj całości. Mam pokrojonego mojego tutaj kurczaczka, tak w plasterkach. Lala już tutaj się dokopuje. Kładę sobie tego kurczaka, słuchajcie, tutaj na moją mozzarellę. Oczywiście jest to straszny eksperyment, ponieważ tak jak mówię, no jest różnica między ziemniakiem a kurczakiem. I nie wiem, czy on się dobrze upiecze w środku. Wszystko wyjdzie w praniu. Czy to danie wyjdzie, czy nie wyjdzie. Czy będę musiała to obciąć, czy będę mogła wam się z wami podzielić tym przepisem. Mam tylko sobie deseczkę, przygotowałam sobie oczywiście tutaj miejsca pracy. Czekajcie, tu nie będę wam świecić papierem. Łyczek kawy. Dobra. I teraz będziemy zwijać to w rulonik. Pozostawiając 1/3 tego tutaj ciasta na razie wolnego. Czekajcie, czyli ja muszę oderwać tutaj to od tego papieru. No i zwijam to sobie tutaj pięknie. Czekajcie, bo tego papieru się to wszystko trzyma. Zwijam sobie to wszystko tu w mój rulonik. Elegancko.
No i jedziemy i przechylamy i robimy rulonik. O, okej. I mamy zostawiony tutaj, widzicie, kawałek ciasta, ten właśnie. I na tym kawałku ciasta kroimy. Muszę wam pokazać tą stronę koniecznie. Tu jest część zwinięta, jaką zwinęliśmy, a tu teraz kroimy sobie takie, dajmy na to takie kawałeczki. Takie robimy linie. Nie wiem, jak mam to powiedzieć, paski. Także każda teraz, widzicie, mi tak trochę ciężko jedną ręką. Nie muszą być proste, nie muszą być równe. Po prostu kroimy sobie takie tutaj paski. Czekajcie, żebym ja tu dobrze widziała. No i dobrze, rzecz kolejna. Przygotowałam sobie talerzyk. Mamy tutaj nasze jajko. Nie mam jak was postawić. Co teraz robimy? Rozsukuję jajko, wrzucam tutaj do talerzyka. No i będziemy je czepać. Będziemy czepać jajko. Biorę sobie tutaj widelec. No i teraz czepiemy nasze jajo. Ciężko jest mi to robić, jak nic nie widzę, słuchajcie. A czepiemy je po to, żeby ja miałam taką gumową, wiecie, takie to gumowe do smarowania. Teraz nie mam, więc zrobię to po prostu jakoś chyba ręką albo łyżeczką, jeszcze nie wiem. Dziękuję, że mi się nagrzewa. On ma być nagrzany, słuchajcie, do 180 stopni, więc ja w sumie już teraz mogę sobie zmniejszyć. Było na 200. No i takim rozszczepanym jajkiem, takie rozszczepane jajko właśnie, czekajcie, zrobię to po prostu łyżeczką i tyle. Wezmę sobie łyżeczkę, bo tak jak mówię, nie mam tego takiego gumowego. I tym rozszczepanym jajkiem smarujemy tylko tutaj naszą tą część, chociaż lepiej to chyba zrobię, wiecie co, ręką po prostu. I rozsmarowujemy, słuchajcie, tym jajkiem po tej części zwiniętej. Rulek, widzicie, tak to ma wyglądać. Dobra. No i teraz nie robię nic innego, jak znowu wycieram rękę. Tak to ma wyglądać. I teraz tą część zwijamy rulon, czyli oplatamy. Następnie oczywiście znowu smarujemy wierzch potem jajkiem. Mam nadzieję, że to widzicie, bo ja tak staram się tutaj nagrywać, tu pokazywać i tu jeszcze robić. Można sobie też czymś posypać. Nie wiem, jak ktoś coś lubi, można makiem posypać. Wiem, że właśnie można było do tego przepisu dodać mak i posypać to makiem. No ja sobie jakoś tak nie bardzo widzę połączenie pomidora, maku i mozzarelli. Nie, jeszcze kiełbasy. Ja tutaj jeszcze kurczaka, także nie bardzo. W taki sposób to zwijamy. Możecie zrobić sobie z dwóch stron, możecie sobie zrobić tu warkocza, wiecie o co chodzi. Tak jak kiedyś wam pokazywałam jeden przepis z kurczakiem i tam właśnie przeplatałam warkocza, więc tutaj można dokładnie tą samą metodę zastosować, czyli możecie taką plecionkę na przemian sobie robić, czyli nie zostawiać 1/3, tylko tak, wiecie, tu trochę i tu trochę po połowie i wtedy zwijać sobie warkocza. No i w ten sposób przygotowany jedziemy z jajem, czyli będzie przekąska z jajem. No i tak oto przygotowaną przekąskę, ten rulon podzielę sobie na dwie chyba części, tak żeby mi się tutaj zmieściły na blaszkę, może nawet na trzy. No i wkładam je i pieczemy w rozgrzanym piekarniku na 180 stopni przez 20 minut. Czyli ja mam godzinę 14:42, stan niech będzie 2. No, także około 15 będę zerkać. No i dobra, ja do was jeszcze wracam podczas tego vloga, ponieważ chcę wam pokazać jeszcze taką moją szybką opcję. Tutaj już jakby się nic nie zainspirujecie raczej i nic się nie nauczycie, ponieważ to nie jest nic dla osób, które chcą się coś nauczyć, ale może coś po prostu podpatrzycie, albo po prostu zainspiruję was gotowcem. Chodzi mi o gotowe składniki. Więc co ja zrobię? Są dwa rodzaje sosów, które ja wam serdecznie polecam, jak mieszkacie w UK. Jest to oczywiście ta cała seria. Moje dzieci uwielbiają tikę masalę. Tikka masala po prostu uwielbiają, uwielbiają, uwielbiają. Można z ryżem lub z Tesco. Dokładnie taki gotowy sos. No i jest to nic innego jak kremowy, pomidorowy, pomidorowo-ziołowy sos.
Najzwyczajniej. I to możecie używać z kurczakiem, z samym makaronem i tylko z serem, odrobinę bekonu i naprawdę super. Coś podobnego jest też carbonary, więc też można to wykorzystać. Do czego zmierzam? Ja sobie jeszcze zrobię, znaczy sobie, dzieciom zrobię oraz polecam Wam też przy okazji te makarony, które ja kupuję. Świetne rozwiązanie, jak naprawdę nie macie czasu, a musicie szybko zrobić jakieś fajne jedzenie. Taki makaron, naprawdę świetna sprawa. Oraz gnioki, które również możecie sobie zastępować różnymi, w różnych daniach, czyli dodać tylko taki właśnie sos, odrobinę bekonu lub odrobinę kiełbasy lub odrobinę kurczaka i świetne danie. Ja też Wam to pokażę, ale do czego ja teraz zmierzam? Zrobię sobie ryż. Poczekajcie, ryż uwielbiam i też Wam polecam. Ten ryż, taka cała paczka, jest to Uncle Ben's oczywiście, ryż Golden Vegetable Rice, 3 multipack. No i co? I wkładamy oczywiście taki ryż sobie, on jest gotowy w 2 minuty, ja sobie otworzę, więc pokroję sobie tu w kosteczkę kurczaka, jajko w sumie mi się nie przyda, aczkolwiek mogłabym sobie trochę umoczyć tego kurczaka w jajku, byłby taki fajniejszy, no i do tego oczywiście ryż oraz tikka masala, czyli dodajemy to do naszego usmażonego kurczaka, zaraz Wam to zademonstruję. Teraz będzie widoczne, już tutaj mi się olej grzał, także on za chwilę będzie tutaj buchać. Ja skroiłam resztkę mojego kurczaka, dlatego postanowiłam, że też Wam pokażę dla kogoś, kto po prostu chce jakiś taki szybki, prosty przepis. O, tak to wygląda. No i ten kurczak będzie mi się tutaj smażył, ja już nie mam zbyt dużo czasu, zaraz muszę sobie szykować mundurek do pracy. Ale tak to wygląda. Tak przygotowany kurczak, do tego za chwilę tutaj dorzucę moje, zobaczcie, jajko, żeby po prostu nie wyrzucać, nie marnować produktów. No i sobie to tutaj mieszam, tego kurczaka z jajkiem i do niego dorzucę tylko i wyłącznie sos. Do tego dodam ryż, który za chwilę wsadzam do mikrofalówki, dosłownie na chyba 1,5 czy 2 minuty i super, macie opcję na danie. Także jak jesteście studentami albo na przykład się uczycie i jeszcze wiecie, jakieś takie początki macie, no to ja polecam Wam takie szybkie, proste rozwiązania, bo to naprawdę świetna sprawa. O, niech on się tutaj nam smaży. Do tego za chwilę dorzucam właśnie mój tikka masala, ten właśnie tutaj w tym słoiku i danie będzie gotowe. I za chwilę Wam oczywiście pokażę efekt końcowy. I tak właśnie wygląda przygotowany tikka masala. Ryż, który miałam w mikrofalówce na 1,5 minuty, wrzuciłam tutaj do sosu i do kurczaka. I voilà, danie gotowe. Ja nie wiem, zajęło mi to może no właśnie 2-3 minuty. I wygląda, może nie wygląda pysznie, ale zaufajcie mi, że będzie pysznie smakować. No, a teraz sprawdźmy, jak tam nasze te, no wiecie, o co chodzi. No się pieką, jak się to mówi, wylewa się ser, ale kurczę, jeszcze koloru mi brak, jeszcze niech się zarumienią. No i zaraz będziemy wyciągać. Zwiększę trochę na 220, niestety taka kuchenka, taki piekarnik, nic nie poradzę. Także za chwilę pokażę może Wam przygotowane danie, może kawałek spróbuję, jak zdążę, bo jest 15:07. Tadam! 15:07. No, ja dopijam kawę, tak wygląda moje miejsce pracy. Migający, to nie miga, tam są LEDy i on ma stałe światło, ale miga poprzez tutaj, wiecie. No, zobaczcie, jeszcze jest biało. Widzicie? Na tarasie jak biało. Taki przymrozek, a tam słońce. Zobaczcie, jakie piękne słońce. Mało widać, bo oczywiście okna tutaj nie do umycia, bo są z drugiej strony też upieprzone. Z tej strony są za, no jak się to mówi, no od kuchni, wiecie, wiecie, co chodzi. No, ale jest słoneczko. Także tak to wygląda. No i ja się będę z Wami żegnać. Jeszcze tylko Wam pokażę, jak zdążę właśnie wyjąć tutaj tą przekąskę. No i tyle. I mam nadzieję, że Was czymkolwiek zainspirowałam. No i dobrze, nagrywam z drugiej strony, gdyż chcę Wam pokazać, że już właśnie wyciągam. Widzicie ten dym? Mam nadzieję, że widać wszystko, bo nie wiem, co widać. Wyciągam przygotowane już nasze przekąski serowo-kurczakowe z kiełbasą. Czekajcie, bo źle złapałam.
ser wypłynął. Mnie tylko interesuje jedna rzecz. Nie wiem, jaki smak, oczywiście, na pewno jakiś dla mnie nowy, ale interesuje mnie tylko, czy ten kurczak, słuchajcie, tam dojszedł. Wiecie, o co chodzi? O niego mi chodzi. Tak wyglądają te przekąski. O! Tak to wygląda po upieczeniu. No i ja teraz pozwolę sobie to ładnie wyłożyć w inne naczynie, przyozdobić i pokażę Wam w pełni, jak to wygląda. No i oczywiście spróbuję jeszcze przed pracą i powiem Wam, czy warto.